Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. A w dzisiejszym odcinku porozmawiałem sobie właśnie o tym, czyli o lunecie ATOK 4X32, za którą dałem ledwo 55 dolarów, a jest to w pełni działająca wersja ze światłowodem, w moim przypadku czerwonym. Jest to luneta z AliExpress, czyli optyka, którą wiele osób poleca i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy warto coś takiego kupić, czy może jednak lepiej i bezpiecznie kupić coś z polskiego sklepu, ponieważ dosyć sporo osób o to pyta. Ja już tę lunetę mam ponad rok, więc myślę, że co nieco mogę o niej powiedzieć. Zapraszam do oglądania. I tradycyjnie przypominam, żebyście subskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco, tak więc klikajcie ten czerwony guzik i tutaj jeszcze G2A z kodem Stilgar 3% cashbacku, link w opisie, jeśli chcecie tanie gry. Tak więc porozmawiamy sobie dokładnie dzisiaj o tym, czyli luneta ATOK 4X32, która kosztowała mnie ledwo 55 dolarów i która jest dosyć ciekawym wyborem. Zapytacie, dlaczego ciekawym? A oczywiście, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 55 dolarów w porównaniu do minimum 400 zł, które trzeba by było wydać gdzieś u nas w Polsce z jakichś sklepów airsoftowych, to jest różnica między niebem a ziemią. Tym bardziej, jeśli wolimy sobie zaoszczędzić 150 zł na jakiejś lunecie, no to myślę, że naprawdę warto się zainteresować czymś takim i ściągnąć to po prostu prosto z Chin i zapłacić oczywiście o wiele mniejszą kwotę. Jednak jak to wszystko działa w praktyce, jak jest wykonane i czy naprawdę warto to w ogóle kupować z Chin, czy też właśnie te ATOKi z Chin to jest jednak shit, jakich mało, no to mam nadzieję, że dzisiaj odpowiem wam właśnie na to pytanie. Zaczniemy tradycyjnie od jakości wykonania, od spasowania i oczywiście od wyglądu. Jeśli chodzi o wygląd, to mamy tutaj zwykłego ATOKa 4X32, czyli wersję z przybliżeniem, z lunetą, a dodatkowo mamy oczywiście wersję ze światłowodem. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to powiem wam tyle, że tutaj jest tak zwany światłowód, no i dzięki temu nie musimy mieć w środku żadnej baterii, żeby mieć podświetlony krzyż w środku. Czyli ja mam teraz podświetlony krzyż, pomimo tego, że żadnej baterii tutaj sam nie musiałem wkładać. Jest to opcja bardzo fajna, ale również jest to opcja, za którą się płaci, ponieważ wersje ze światłowodem tego ATOKa są najczęściej droższe, jakąś stówkę, nieraz nawet i 150 zł względem zwykłego ATOKa na baterię. Myślę, że sami widzicie, o co chodzi, macie ten czerwony punkt, u góry jest ten światłowód i jeśli go idealnie zakryję, to ten punkt zniknie. A teraz znowu się pokazał. I jeszcze raz. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Czyli światłowód działa tutaj wprost idealnie, a ten czerwony punkt, który jest w środku, jest wyjątkowo jasny. I nawet w takim miejscu jak teraz, czyli w bardzo, ale to bardzo jasnym lesie, ten punkt widać wprost idealnie. Jeśli już dalej przy wyglądzie jesteśmy, no to trzeba zacząć również o jakichś tam tekstach i obrazkach dookoła. Z prawej strony mamy tutaj oryginalną nazwę, jeszcze nawet z trademarkami oraz R w kółeczku, a z lewej strony mamy również jakiś tam patent, jak ponownie nazwę ATOKa, no i dosyć ważny, ale za chwilę dowiecie się dlaczego, taki oto kod QR. Za chwilę wam powiem, o co chodzi, bo jest ciekawe. Jakość wykonania tej lunety jest naprawdę dobra i to była pierwsza rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyła. Wyjąłem to z pudełka, które jest fajne, w takiej piance można powiedzieć. No i powiem wam, że to matowe wykończenie, całość jest zrobiona z metalu. Nie dość, że wygląda, przynajmniej moim zdaniem, fenomenalnie. Fakt faktem widać jakąkolwiek ryskę, ale to dodaje takiego charakteru. W końcu matowe wykończenie. No to jednak jakość wykonania i spasowanie tego to jest na najwyższym poziomie. Naprawdę rzadko widać jakiekolwiek tańsze lunety, które możemy gdzieś kupić nawet u nas, żeby były tak dobrze wykonane jak ta luneta tutaj. Jeśli chodzi o montaż, zwykły montaż na risa, na zwykły docisk typowy, tak więc z tym trzeba ostrożnie, żeby wam to gdzieś nie wypadło. Wkładacie na risa, dociskacie i się trzyma. Jeśli chcielibyście chronić taką oto lunetę, no to warto się zainteresować czymś takim jak zwykły flash killer, tylko problem jest tym, że ten flash killer, którego ja mam, dosyć kijowo wchodzi. Szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle dlaczego, ale nie chce mi tutaj dobrze wejść na miejsce. I powiem wam, że nie wiem, czym to się tak naprawdę wiąże, ale po prostu nie chce mi to działać. Nie wiem czemu. Chyba że na bardzo mocny wcisk, ale i tak po chwili to może wypaść. Jednak oprócz dobrego spasowania i oprócz bardzo, ale to bardzo ładnego wykonania i jakby nie patrzeć dosyć oryginalnego oznaczenia wszystkiego, bardzo ważną sprawą w przypadku takiej lunety jest oczywiście to, jak ona działa. Ja od razu mówię, że nie jestem specem w przypadku optyki, nigdy w życiu, raz w życiu miałem okazję patrzeć przez taki prawdziwy kolimator, a nie przez replikę, więc jeśli ktokolwiek z was miał kiedykolwiek okazję porównania takiego prawdziwego ATOKa za jakieś 1300-1400 dolarów do takiego za 55 dolarów, to chciałbym, żeby napisał komentarz pod tym filmem i chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś takie oczywiście mniej oczywiste różnice w działaniu. W przypadku lunety bardzo ważną sprawą jest oczywiście jej ustawienie. Ustawiamy cały krzyż za pomocą dwóch tak naprawdę przekręteł, góra, dół, lewo, prawo. One są schowane pod takimi nakrętkami, które mają bardzo mocny i bardzo długi gwint, więc wam to praktycznie nigdy samemu się nie odkręci, nie spadnie, to bardzo dobrze. A jeśli chodzi o samą kontrolę, to jest ona wprost idealna. Klik jest bardzo, ale to bardzo wyczuwalny, więc wszystko można robić albo na słuch,
albo oczywiście na linie, czy też po prostu na wyczucie tego wszystkiego. I to, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, to to, że kontrola, jak i dostosowanie krzyża działa tutaj bardzo płynnie i bardzo, ale to bardzo precyzyjnie. Ustawienie lunety w przypadku mojej repliki to jest kwestia na dosłownie 5-10 minut. Może nie tyle ustawienie, co jakaś tam lekka konfiguracja, lekkie tam tak naprawdę ulepszenie, no bo wiadomo, że lepiej trochę więcej czasu spędzić nad ustawianiem tym wszystkim, ale jeśli już raz to dobrze ustawimy, to będzie to naprawdę dobrze ustawione. Możemy to albo robić za pomocą palca tak, albo za pomocą paznokcia, albo to, co najbardziej polecam, to albo A, za pomocą samej nakrętki, też możemy to ustawiać, tak żeby nie zniszczyć niczego, albo jeszcze lepiej, jeśli macie jakąkolwiek monetę, grosik, 2 grosze, 5 groszy, możecie włożyć i fajnie przekręcać. Tak więc jeśli chodzi o samą regulację, to jest naprawdę, ale to naprawdę dobrze, płynnie i precyzyjnie. Jeśli też chodzi o samą lunetę, to Akog ma coś takiego, że tak zwany eye relief, czyli tak jakby odpowiednia odległość między ostatnią soczewką a naszym okiem musi być dosyć bliska. Ale to nie chodzi o to, że musimy mieć tak oko, żeby widzieć wszystko idealnie, czyli dosłownie, nie wiem, w środku tej lunety, tylko naprawdę nawet i z takiej odległości jestem w stanie widzieć praktycznie idealnie całą lunetę i to, co ona mi chce pokazać. No ale oczywiście im bliżej, tym mniej ruszania. I na przykład z takiej odległości ja już widzę dosłownie całą lunetę i nie muszę ruszać okiem tak, żeby widzieć jakąś tam część tego, co chce mi pokazać. No ale właśnie, jeśli chodzi o samą lunetę, jeśli chodzi o obraz, który tutaj wychodzi, obraz, który widzimy, jest on piękny, ostry, jasny. Widać tutaj dosłownie wszystko. Nie wiem, czemu ja zacząłem teraz tak robić. Widać dosłownie wszystko. No i o to chyba tak naprawdę w lunecie najbardziej chodzi, że nie dość, że punkt, który w moim przypadku jest krzyżem, mam wersję z krzyżem, są również wersje z takim jakby taką literą V odwróconą, z takim trójkącikiem, że ten punkt jest bardzo, ale to bardzo mocno czerwony, bardzo mocno świeci, no i sama luneta pokazuje nam bardzo dużo, no i mamy to, co chyba jest najważniejsze, przybliżenie. Przez okres, kiedy użytkowałem tej właśnie lunety, stała się to definitywnie moja ulubiona luneta, jaką kiedykolwiek w życiu miałem. Jest piękna, ładnie wygląda, wytrzymała, bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze na samej replice siedzi, no i to, co najważniejsze, bardzo łatwo ją się reguluje. No ale oprócz tego wszystkiego kosztuje, można powiedzieć, w miarę małe pieniądze, jednak po prostu Akogu się zakochałem. Pomimo tego, że w domu mam kilka celowników nawet i droższe od tego, co tutaj kupiłem, to i tak definitywnie to była moja ulubiona luneta. I powiem wam szczerze, że teraz właśnie zastanawiam się nad tym, czy nie kupić może jakiegoś Elkana albo jakiejś innej również lunety, żeby sobie to wszystko porównać i zobaczyć. I teraz przynajmniej ja będę kupował te lunety z Chin, od jakichś tam, wiadomo, od jakichś sprawdzonych i dobrych sprzedawców, którzy mają dobre opinie, bo myślę, że naprawdę warto. Jeśli macie znajomych, którzy mają tego typu lunety, a gwarantuję wam, że o wiele więcej osób ma, niż wam się może wydawać, to warto zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to jest spasowane, bo myślę, że naprawdę warto kupić. Dobra, powiedziałem na samym początku o tym kodzie QR, z bardzo prostej przyczyny. Czytałem dosyć ostatnio dużo o tym wszystkim, no i wyszło, że niektóre sklepy sprzedają tego typu lunety, oczywiście bez jakichś tam oficjalnych oznaczeń, żeby nie łamać jakichś tam praw. Są takie sklepy, które bez tego mają te lunety i bez na przykład tych napisów tutaj, ale mają ten kod kreskowy, znaczy ten kod QR, który jest identyczny, jeden do jednego w porównaniu do tych wszystkich praktycznie lunet z Chin. Czyli jeśli chcecie jakiś wniosek, to co jest w sklepach u nas za jakieś 400-500 zł, to jest praktycznie to samo, co kupujemy w Chinach za 55-60 dolarów. Myślę, że osoby, które mnie oglądają, bawią się jednak w ASG, no bo to w ASG maniaku, ale obstawiam również, że trochę osób może zapytać o tę lunetę dla broni palnej. I to nie jest takie śmieszne, jakby się mogło wydawać. Swego czasu, kiedy byłem w dosyć dużej ilości grup, które zrzeszały tak naprawdę pasjonatów broni palnej, strzelnice i tak dalej, bardzo często, może nie bardzo często, ale dosyć często pojawiały się posty z zapytaniem o właśnie te celowniki, czy one się nadają do broni palnej. No i oczywiście była tam ogromna ilość ludzi, którzy również chcieli się tego dowiedzieć i było parę osób, które jak najbardziej polecały tego typu właśnie lunety, kolimatory z AliExpress, żeby je kupić nawet i do broni palnej. Oczywiście mówiły tam niektóre osoby, że był jakiś problem z punktem, że coś się przemieszczało, że mocowanie trzeba trochę ulepszyć, żeby wytrzymało na tej broni palnej, tym bardziej kiedy się dużo strzela. Myślę, że to są takie rzeczy logiczne, tym bardziej kiedy kupujemy celownik za 200 zł do broni palnej. Ale nawet wczoraj, kiedy czytałem i przygotowywałem się do tego odcinka, który widzicie właśnie teraz, czytałem wszelkie również opinie właśnie na stronach AliExpress i bardzo często widziałem osoby, które w opiniach dawały tym celownikom 5/5 i pisały na przykład: bardzo fajna luneta, idealnie sprawuje się na mojej 5,56.
Bardzo fajna luneta, idealnie się sprawuje na mojej MC. Bardzo fajny kolimator, bardzo fajny dokter, idealnie sprawuje się na moim pistolecie. I są to osoby, które naprawdę polecają coś takiego nawet do broni palnej. Jak jest w rzeczywistości, nie wiem, nigdy w życiu nie miałem okazji strzelać z broni palnej używając lunet z AliExpress, ale jeśli ktokolwiek z Was ma taki sprzęt do swojej broni, bądź zabrał kiedyś go na strzelnicę, to również jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, bo z tego co ja wyczytałem, ludzie to naprawdę pomimo paru, logiczne zresztą, jakichś tam minusów, polecają. Jeszcze propos właśnie tych chińskich kolimatorów i wszystkiego innego, dawno, dawno temu, kiedy ja się bawiłem w ASG, to brzmi jakbym miał, nie wiem, milion lat, mam 21 aktualnie, jakieś, nie wiem, 6, 7, może 5 lat temu, kiedy się bawiłem w ASG, jeśli ktokolwiek chciał kupić tak naprawdę kolimator pokroju EOTH, to wszyscy mu mówili, żeby szedł do Tomka z WumAzga. Nie wiem, czy Tomek z WumAzga dalej jest i czy dalej handluje tymi kolimatorami EOTH. Jeśli tak, to serdecznie go pozdrawiam, mojego imiennika. Ale właśnie między innymi te kolimatory, które on sprzedawał wtedy, również to są te kolimatory, które aktualnie są dostępne na AliExpress i które każdy z nas praktycznie może sobie sam dla siebie kupić. Minusem oczywiście kupowania rzeczy z Chin jest to, że paczki idą miesiąc, czasem dwa miesiące, chyba że ktoś dopłaci więcej do kuriera. No ale moim przynajmniej zdaniem, moim skromnym zdaniem, tego typu lunety, tego typu kolimatory z Chin za o wiele, ale to o wiele niższą cenę są warte świeczki. Ja przynajmniej będę je kupował i jeszcze z miłą chęcią kupię minimum dwie lunety i jeszcze z miłą chęcią ogarnę sobie jeden czy dwa kolimatory, żeby mieć lepsze porównanie. Ale to, co ja już tutaj mam i to, co testuję od roku i to, co przez ten rok po prostu stało się moją ulubioną lunetą, zdecydowanie najlepszą spośród wszystkich, które mam, myślę, że jest dobrym zdaniem, że coś takiego jest sprzętem dobrym, tym bardziej w tak niskiej cenie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tej lunety, co do tego Akoga 4x32, to pytajcie śmiało. Ja mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.